Cześć, a tutaj będzie pokazane, jak sytuacja wyglądała z perspektywy Forrest Gumpa. No to wio. Udawał, że nie jest mną zainteresowany, chcą zrobić do mnie z nienacka świecę, ale ja się nie dałem. No i teraz jest zabawa w to, kto kogo przetrzyma. Ponieważ ja zacząłem spadać, to miałem energię na wyminięcie jego strzału, także tylko jakieś tam niegroźne draśnięcia w poszycie dostałem. No i tutaj dzięki dobremu roll rate P185 wyminął mój ostrzał. Tam ja zobaczyłem tego korsarza, co tu się przypałętał, dlatego nie kontynuowałem ataku kolejną pętlą. Musiałem chwilkę zaczekać, co dało Forrestowi okazję na ostrzał i tym razem chyba chłodnicę oleju mi uszkodził. Ale po wektorze ruchu ja się zorientowałem, że korsarz ma mało energii na wejście tutaj. Dlatego była okazja, żeby się go pozbyć. Forrest próbuje za mną podążać i mnie ostrzeliwać, ale nabrałem energii w nurkowaniu, więc nie bardzo jest w stanie skierować działka na mnie. Teraz przeszliśmy do opadającej spirali. Ja zaczynam robić wahnięcia spirali coraz bardziej obszerne, aby upozycjonować się albo do Rolling Scissors, albo do pętli, w zależności od tego, co wyjdzie. No i się okazało, że bardziej wychodzi pętla pionowa. Przepiękne iskierki z działka 37 mm i przeciwnik sobie dalej żwawo lata, nic mu się nie stało. Ale przewagę pozycji stracił, teraz jest na moim zmiłowaniu, którego dla niego nie mam za grosz. Mam nadzieję, że się spodobało i trzymajcie się do następnego. Cześć!